Dzień dobry, witajcie. Już trzeci raz kręcę tygodniowe zestawienie perfumowe. W tym tygodniu jestem strasznie spóźniona, ale powiem Wam, że tak mi szybko zleciał ten tydzień, że nawet nie wiem kiedy. Nie przedłużając, mój poniedziałek. Poniedziałek należał do perfum, których lubię używać wiosną i jesienią. I one zawsze pojawiają się w moich zestawieniach właśnie wtedy. My Barbery w wersji wody perfumowanej. To są perfumy, które mają moc i nie każdy je dźwiga. Nawet ja muszę mieć na nie ochotę. I nie są to perfumy, po które sięgam po prostu od tak. Mają moc cytrusów i słodki pachnący groszek. Cytrusowość podkręca jeszcze geranium. Jest tutaj też nuta, która rzadko pojawia się w perfumach, mianowicie pigwa. Mamy też nutki zielone i frezje. Baza jest różano-paczulowa. Podobno jest tutaj też skóra, natomiast ja jej w ogóle nie czuję. To nie są perfumy, które nas przytulą. One nas raczej pobudzają do działania, dają takiego przysłowiowego kopa w cztery litery, dlatego używam ich z umiarem, żeby nie mieć siniaków na siedzeniu. Po energetycznym poniedziałku miałam ochotę się przytulić do perfum. A do przytulania oczywiście najlepsze są słodziaki, więc mój wtorek Dolce Gabbana Parfum. Otwarcie tych perfum pewnie chciałoby być rześkie, bo mamy tutaj kwaśną malinę, neroli i mandarynkę. Mandarynka to jest jeden z moich ulubionych cytrusów. I to otwarcie takie rześki przez chwilkę jest. Natomiast to jest tylko po prostu mgnienie oka. Bo dosłownie za moment dołącza do nich pianka marshmallow, która nie czeka grzecznie, aż zapach dojdzie do bazy, bo ona właśnie w bazie jest. Ona się przepycha przez wszystkich, wchodzi z buta i nie odpuszcza aż do końca trwania tego zapachu. Jak traci na słodkiej mocy, to woła na pomoc wanilię i pudrowy heliotrop. I to są perfumy do przytulania, do kocyka, na poprawę humoru i żeby nam było przyjemnie. W środę towarzyszył mi zapach niewinny, czyli Innocent od Muglera. Nie będę dziś dużo mówiła o tych perfumach, bo chcę im poświęcić osobny filmik, ale powiem tylko, że to jest taki angel w krótkich spodenkach. Cytrusowo-słodki, a zamiast paczuli, która jest tak charakterystyczna dla klasycznego angela, mamy tutaj nutę piżma. Perfumy, które można nosić cały rok, bo się rewelacyjnie dostosowują do pogody. Więcej o nich kiedy indziej. Cały czwartek spędziłam w towarzystwie Egipcjanki, czyli Chloe Nomad w wersji Nuit d'Egypte. Ten zapach znowu mnie zaskoczył i to bardzo pozytywnie. Pachnie zupełnie inaczej niż latem, jakby piramida zapachowa odwróciła się do góry nogami. Latem na mojej skórze, i mówiłam Wam o tym, dominował kwiat pomarańczy, natomiast nuty słodkie i balsamiczne tworzyły takie tło. Teraz to kwiat pomarańczy usunął się w cień, a do głosu doszły nuty słodkie, balsamiczne, ambra i cynamon. I zauważyłam, że gdy jest zimno, to te perfumy się ocieplają. A na kurtce od czwartku czułam je jeszcze do soboty. Więc widać, że lubią się przyczepić do ciepłych ubrań. Natomiast w piątek wybrałam się na wycieczkę do zaczarowanego lasu razem z jabłuszkiem od Lolity Lempickiej. Le Parfum 2021. Ja jestem oczarowana tymi perfumami. Tak jak Wam mówiłam, one działają na mnie wręcz uspokajająco. Nie mam pojęcia, skąd taki efekt, bo te perfumy są dość intensywne. To nie są grzeczne perfumy. Bardzo mi się kojarzą z aromatem takich cukierków na kaszel, takich anyszkowych, które jadłam w dzieciństwie. Może to. Leżałam wtedy chora w łóżku, było mi ciepło, przyjemnie. Może zostały we mnie jakieś takie wspomnienia lukrecjowo-anyszkowe. Już od dawna chciałam mieć takie perfumy, które będą właśnie pachniały wiśnią i lukrecją. I zastanawiałam się, czy powrócić do klasycznej La Petite Robe Noire od Guerlaine'a, czy też wybrać jabłuszko od Lolity. No jak widzicie, jabłuszko wygrało, zważywszy, że kupiłam je w naprawdę dobrej cenie. Jednym słowem, wróżkowe, słodkie wiśnie wygrały z wiśniowym dymkiem. Ja się z tego bardzo cieszę. Moja sobota. Moja sobota była walką ze stereotypami. W czwartek kręciłam film o powrocie do przeszłości,
I do tego filmu wyciągnęłam Bright Crystal. Właściwie miałam je już schowane na sezon letni, miały sobie tam czekać. Ale powiem Wam, że tak zatęskniłam za tym zapachem, że postanowiłam ich użyć w taką zimną sobotę, gdzie naprawdę wiał taki solidny wiatr. I powiem Wam, że wydawało mi się, że rano w piekarni pachnę najładniej ze wszystkich. A jak mi się sprawdził Bright Crystal? Otóż, gdy jest zimno, nie ma tego efektu mrożącego, takiego jak latem. Za to pięknie grają kwiaty, czyli piwonia i magnolia. Słodki owoc granatu, który jest wtedy bardzo soczysty, myślę, że jeszcze bardziej niż latem. No i ciepły machoń z ambrą. Powiem Wam, no po prostu cudo. Pomyślałam sobie, że będę tych perfum używała też jesienią, bo one działają na mnie po prostu jak energetyk. Niestety po 2 godzinkach zachwyty się skończyły, bo było po perfumach. Zimny wiatr zjadł je na śniadanko i nawet okruszków po nich nie zostawił. Naprawdę żałuję, bo wiecie co, ja bym chętnie używała tych perfum również, gdy jest chłodno. W niedzielę nie testowałam i nie używałam żadnych perfum, bo to był dla mnie dzień odpoczynku. Ale ponieważ wieczorem robiłam dla Ani bajki, pozdrawiam Cię Ania, odlewki, to zatęskniłam za perfumami, które czekają tutaj na swoją kolej, mianowicie White Rose od Coacha. To są perfumy, które ja noszę przeważnie jesienią i zimą, bo moc mają zacną, przynajmniej na mnie. A tu mi się zachciało popsikać nimi po prysznicu do piżamki. A one się naprawdę na mnie trzymają i pachną długo i intensywnie. A mamy tutaj taką kwaskową, słodką różę z delikatną nutą bandaży, jak w Baccarat Rouge. I bardziej mi ta róża przypomina właśnie albo zapach dzikiej róży, albo zapach hibiskusa. Natomiast te bandaże, na które jestem uczulona, wiecie o tym, tutaj mi nie przeszkadzają, bo są naprawdę delikatne. Natomiast powiem Wam, że w nocy mnie te perfumy tak umęczyły, a jeszcze miałam noc z atrakcjami, ponieważ mój pies i mój mąż chrapali, dwie komarzyce postanowiły się na mnie posilić, no i jeszcze te perfumy. Obudziłam się taka niewyspana, także nie polecam tych perfum do piżamki i na noc, natomiast bardzo je polecam na jesień i zimę. I to był cały mój tydzień perfumowy. Jak widzicie, różnorodny, jak zawsze. A Wy czego używałyście w zeszłym tygodniu? Które perfumy najbardziej Wam się sprawdziły? Napiszcie mi również, czy lubicie łamać stereotypy. Czyli na przykład perfum letnich używacie zimą i odwrotnie. Ciekawa jestem, jak Wam się sprawdzają. Gdyby trwałość Bright Crystal była większa, naprawdę używałabym ich również jesienią. A tak, zostają tylko na lato. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia, buziaki, papa!